Witam. Niedawno też zasadziłem na moim polu borówkę amerykańską odmiany Toro, Pink Lemonade, Blue Crop i Blue Jay. Pod każdą borówką jest przekompostowana trocina z igliwiem, z gałęziami, różnym takim dziadostwem, z korą. To wszystko razem macerowało się przez rok, dwa lata na kupie. No i poszło teraz w dziury. Dziury mają około 50 cm głębokości, 50 cm średnicy. Mogą być trochę większe, nawet 70 niektóre. Różnie to się wykopało, ale mniej więcej taką około objętość mają. Sadzonki takie są średnie. Widać, że dostały trochę mrozem. No ale miejmy nadzieję, że jakoś będą tutaj rosły w tym dole, w tych trocinach, że będą się ładnie rozwijały. Ale to jeszcze nie jest koniec krzewów, które niedawno dosadziłem na polu. Niedawno dosadziłem też jagody kamczackie. Kilku odmian w różnym czasie owocujące, tak żeby cieszyć się owocami przez długi okres czasu. No, rosną sobie tak średnio na jeża, ale nie zwiędły, nie uschły, wszystkie się przyjęły. Miejmy nadzieję, że będą dobrze funkcjonować. Wiem, że rosną w życie, wiem, ale żyto zostanie wkrótce skoszone, posłuży jako wyściółka pod te krzaczki, nie będzie z nimi kolidowało. Tutaj mam zasadzony oliwnik baldaszkowaty, ponoć bardzo smaczny owoc jagodowy, smak podobny do czerwonej porzeczki, tylko trochę słodszy niby i z nutką poziomki na końcu. No zobaczymy, czy to tak będzie smakowało. Jak zaowocuje, to nam znać, czy to ten smak, czy nie. Raczej podejrzewam, że to będzie kwasiur niesamowity, ale stestować nie zaszkodzi. Tutaj jeszcze świdośliwa, cztery drzewka w linii posadzone. Tu jest pierwsze, drugie, trzecie i tam pod brzegiem czwarte. I to było na tyle najnowszych krzaków, które tutaj jeszcze dosadziłem. W planach jest, by aż do końca pola były posadzone krzewy. Najprawdopodobniej będzie to jagoda kamczacka, ponieważ ziemia tutaj nie jest za dobrej kategorii i najlepiej się sprawdzi ta jagoda. Tutaj na tym kawałeczku, który jest na mniej więcej na szerokość płotu, planuję do końca posadzić go, obsadzić go tymi borówkami amerykańskimi, że będzie to około 2 arów uprawy borówki amerykańskiej. No, na razie skromny początek, 10 sadzonek, ale od czegoś trzeba zacząć. Zobaczym, jak tu będzie się to spisywało. Dostęp do takich trocin jest w każdej chwili, więc jeśli to będzie ładnie rosło, ładnie się sprawdzało, no to oczywiście będziemy dalej to dosadzać. No, ale nie wspomniałem jeszcze o wszystkim, bo do tych trociny oprócz niej jest jeszcze dosypany nawóz kurzy, bo wiadomo, trocina jak się rozkłada, pobiera dużo azotu, to także, żeby to nie zabrało całego azotu do tej borówce do wzrostu, trzeba było to dodatkowo nawieść. A że mam dużo naturalnego nawozu dostępnego, nie będę walił chemii i oby to dalej rosło, dalej ładnie funkcjonowało. Idę podlewać te buróweczki, żeby nie uschły. Trzymajcie się. Do zobaczenia.